się, że regulacje polskie dotyczące żywności, nie tylko żywności, są implikowane przez jakieś odgórne dyrektywy, rozporządzenia unijne. No, zbadaliśmy temat, jeśli chodzi o polską żywność, o obrót żywnością na małą skalę, no i okazało się, że znowu ukazuje się polski fiskalizm, polska biurokracja. Natomiast wymagania unijne są najogólniej rzecz biorąc ludzkie. No, okazuje się, że w krajach zachodnioeuropejskich, takich jak Włochy, Francja, rolnik może wypiec w swoim gospodarstwie chleb z własnej mąki i sprzedać ją po prostu turystom, konsumentom. W Polsce jest to niemożliwe bez założenia swojej działalności gospodarczej, bez stania się płatnikiem podatków PIT, podatku VAT, co skutkuje tym, że u nas większość tego typu działalności odbywa się w szarej strefie, bądź nie odbywa się w ogóle, ze strachu przed opodatkowaniem.